Namaste, moi mili, witajcie dzisiaj na intensywnym, ekspresowym otwieraniu bioder. Przygotujcie sobie jeden klocek, może nam się przydać do Ardha Chandrasan i innych pozycji równoważnych. Usiądźcie sobie w wygodnej, dowolnej pozycji. Przed nami oddech oraz stabilizacja wewnętrzna. Ustawcie dłonie w mudrze prithivi, czyli w mudrze ziemi. Stykamy końcówki kciuków z opuszkami czwartych palców serdecznych dłoni. Mudra ziemi, mudra z grupy mudr ziemi, która wzmacnia działanie żywiołu ziemi, niweluje nam eter i powietrze, uspokaja nas wewnętrznie. To mudra, która działa zakorzeniająco w macie, w życiu, działa bardzo intensywnie na naszą stabilizację wewnętrzną, emocjonalną. Przynosi poczucie bezpieczeństwa i pomaga skupić się w chwili obecnej. Połóżcie sobie nadgarstki lub grzbiety dłoni na kolanach, wyprostujcie plecy, cały czas stykajcie ze sobą opuszki kciuków i czwartych palców serdecznych. Pozostałe palce dłoni są proste, ale rozluźnione. Z każdym wdechem przez nos wciągaj pępek, wyciągaj się czubkiem głowy w górę. Na długich wydechach nosem oddalaj barki od uszu, pozostając w pozycji. Na momencik, skupiając wzrok w jednym punkcie, wydłużaj wdech i wydech nosem, z każdym wdechem aktywując mula bandę, nasze centrum, mięsień poprzeczny brzucha. Kieruj podbródek lekko do mostka, wydłużając tył szyi. Oddalaj barki od uszu, utrzymując proste plecy. Nieważne, z jakimi przeciwnościami w życiu przyjdzie ci się zmierzyć, czy będziesz odczuwać różne emocje, ta mudra, mudra ziemi, przyniesie ci wewnętrzną stabilizację, poczucie oparcia w sobie, zakorzeni cię w chwili obecnej. Warto ją stosować, jak czujecie, że nadmiar żywiołów powietrza i eteru dominuje. Czujemy się rozchwiani emocjonalnie. Nie możemy skupić naszej uwagi na niczym. Czujemy się zagubieni w przestrzeni i potrzebujemy zakorzenienia, takiego poczucia zakorzenienia w chwili obecnej oraz stabilizacji wewnętrznej. Zostajemy jeszcze na moment, z każdym wdechem wciągając pępek. Na wydechach oddalaj barki od uszu. We wszystkich pozycjach, w których będziecie mieć doklejoną jedną stopę do maty albo obydwie, poczujcie wyraźnie to nasze zakorzenienie jednej stopy lub obydwóch stóp w macie. Koncentrujcie się przez całą praktykę na równomiernym obciążaniu prawej i lewej nogi w każdej pozycji. Przed nami skręty. Z wdechem zmień splot nóg na dowolny, możesz też usiąść sobie na piętach. Na wydechu połącz dłonie przed sercem. Weź wdech wciągając pępek. I z wydechem skręć się w prawą stronę. Prawa dłoń za plecy, lewa do przodu. Trzy oddechy. Wdech wciągaj brzuch raz. Z wydechem oddalaj barki od uszu, poczuj rotację w talii i w klatce. Wdech wciągaj brzuch dwa. Długi wydech. Wdech wciągnij brzuch trzy. I z wydechem powolutku wróć do centrum. Wdech wciągnij brzuch, złącz dłonie przed sercem. Na wydechu skręt w lewą stronę, lewa dłoń za plecy, prawa do przodu. Zostajemy trzy oddechy. I wdech wciągnij brzuch raz, rośnij czubkiem głowy w górę. Z wydechem oddalaj barki od uszu, poczuj rotację w talii i w klatce.
Wdech wciągaj, brzuch dwa. Długi wydech. Wdech wciągnij, brzuch trzy. Na wydechu odrotuj do centrum, przejdź do klęku podpartego. Z wdechem zapadamy się w lędźwiach do krowy. Z wydechem zaokrąglamy plec do kota. I wdech, krowa dwa. Wydech, kot. Wdech, trzy. Wydech. Wdech, cztery. Wydech. Wdech, pięć. Wydech, zostań w kocie, połóż grzbiety stóp na macie, krążenia tułowiem. Z wdechem pośladki nad pięty, tułów na lewo. Wydech, barki nad dłonie, tułów na prawo. I zaczynamy. Wdech, wydech w Twoim własnym tempie. Oddychaj swobodnie. Szukaj przestrzeni w ciele. Szukaj wygodnych zakresów ruchu w stawach. Powolutku zatrzymaj pośladki nad piętami, zmieniamy kierunek ruchu. Wdech, tułów na prawo, powolutku. Wydech, barki nad dłonie, tułów na lewo. I zaczynamy. Wdech, wydech, krążenia tułowia w drugą stronę. Oddychaj bardzo swobodnie, szukając przestrzeni w ciele. Przestrzeni na każdy swobodny ruch. Utrzymuj wygodne zakresy ruchów w stawach. Uwaga, z wydechem zatrzymaj pośladki na piętach. Na wdechu wydłuż ramiona w dziecku. Z wydechem przez klęk podparty przejdź do psa z głową w dół. Szybkie winiasy. Najpierw wariant pierwszy. Deseczki. Wariant pierwszy czaturangi i kobra zamiast psa z głową w górę. Do wyboru za chwileczkę możecie przejść do wariantów drugich. Wdech, deska, podwiń kość ogonową, kolana na matę. Wydech, czaturanga pierwsza, wykonuj ją, jeśli robisz pełnej wariantu czaturangi. Z wdechem wciągnij brzuch, kobra, sama klatka w górę, jeśli nie robisz psa z głową w górę. I na wydechu podwiń palce stóp, pies z głową w dół. Możecie cały czas być w pierwszych wariantach. Albo wdech, deska, wciągnij brzuch, podwiń kość ogonową i wydech, czaturanga, wariant pełny. Z wdechem pies z głową w górę, grzbiety stóp na matę, wciągnij brzuch, biodra nad matą i wydech pies z głową w dół. Powtarzamy jeszcze 4 razy winiasę. Stosuj dowolne warianty. Wdech deska, wydech czaturanga, wdech kobra albo pies z głową w górę i wydech pies z głową w dół. I wdech deska, wydech czaturanga, wdech kobra albo pies z głową w górę. Wydech pies z głową w dół. Wdech deska. Wydech czaturanga. Wdech kobra, pies z głową w górę. I wydech pies z głową w dół. Ostatni raz. Wdech deska. Wydech dowolna czaturanga. Wdech kobra, pies z głową w górę. I wydech pies z głową w dół. Stopy szerzej. Wdech trzy kroczki dłoni do stóp. Malasana. Wydech, schodzimy do malasany, jeśli odrywasz pięty, zostajesz w tym wariancie. Albo z wdechem, jeśli masz pięty na macie, złącz na chwilkę dłonie przed sercem.
Już na wydechu wędrujemy trzy kroczki. Do psa z głową w dół. Wdech, deska. Wydech, dowolny wariant czaturangi. Wdech, wciągnij brzuch, kobra albo pies z głową w górę do wyboru. I wydech, pies z głową w dół, stopy szerzej. I wdech, trzy kroczki dłoni do stóp. Wydech, twój wariant malasany. Wdech, wciągnij brzuch, zatrzymaj się w malasanie na moment. Wydech, trzy kroczki, pies z głową w dół. Wdech, deska. Wydech, czaturanga. Wdech, kobra, pies góra. I wydech, pies z głową w dół. Stopy szerzej. Wdech, trzy kroczki, dłoni do stóp. Wydech, schodzimy do malasany, twój wariant. Wdech, malasana. I wydech, trzy kroczki, pies z głową w dół. Winiasa. Wdech, deska. Wydech, czaturanga. Wdech, pies z głową w górę albo kobra. I wydech, pies z głową w dół, stopy szerzej. I wdech, trzy kroczki, dłoni do stóp. Wydech, schodzimy do malasany. Wdech, malasana. Wydech, pies z głową w dół. Uwaga, tym razem nie przechodzimy przez winiasę. Skręty w psie z głową w dół. Z wdechem wciągnij brzuch, maleńki kroczek dłoni do stóp. Na wydechu zaprzyj się lewą dłonią o matę. I wdech, raz wciągnij brzuch, prawa dłoń na lewą zewnętrzną kostkę. I wydech, mocno odpychaj się lewą dłonią od maty, skręt w lewo. Wdech, dwa, dociskaj mocniej prawą stopę do maty, wyrównuj biodra. I wydech. I wdech, wciągnij brzuch, trzy. Z wydechem prawa dłoń wraca na swoje miejsce, mocniej dociśnij ją do maty. I wdech, raz wciągnij brzuch, lewa dłoń na prawą zewnętrzną kostkę. I wydech, mocno odpychaj się prawą dłonią od maty, skręt w prawo. Wdech, dwa, wciągaj brzuch, dociskaj lewą stopę do maty. Wydech, wyrównujesz biodra w psie. I wdech, wciągnij brzuch, trzy. Wydech, lewa dłoń wraca na swoje miejsce. Wdech, deska, podwiń kość ogonową, kroczek dłońmi pod barki. Wydech, czaturanga. Wdech, kobra albo pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Uwaga, mocny flow, otwieranie bioder. Wdech, otwórz prawe biodro. Wydech, przestaw prawą stopę do wojownika, drugiego do przodu. Klocek po zewnętrznej stronie prawej kostki. Doklejamy lewą piętę do maty, prawe kolano z przodu nad kostką, pięty nie przecinają się. I na wdechu wojownik drugi raz, góra. I wydech, prawe kolano nad prawą kostką. Wdech, wciągaj brzuch, dwa, obciążaj równomiernie prawą, lewą nogę. I wydech, oddalaj barki od uszy. I wdech, wciągnij brzuch, trzy, trikonasana, płynne przejście. Wydech, wyprostuj prawą nogę, zrotuj prawe udo na zewnątrz, prawa dłoń na zewnętrzną stronę prawej stopy lub na klocek. I wdech, wciągnij brzuch raz, lewe ramię w lewą stronę do sufitu. I wydech, wydłużaj się lewym bokiem ciała. I wdech, dwa, wciągaj brzuch, rotuj uda na zewnątrz. Oddalaj barki od uszu, obciążaj równomiernie prawą, lewą nogę. I wdech, wciągnij brzuch, trzy, Ardha Chandrasana, półksiężyc. Wydech, lewa dłoń na lewe biodro, uginamy prawe kolano, przestaw klocek największą wysokością do przodu pod prawy bark. I wdech, raz, lewa noga w górze, ciężar ciała na prawej. Wydech, oddalaj barki od uszu, wzrok w jeden punkt. Wdech, wciągaj brzuch, dwa, stabilna prawa noga zakorzeniona w macie. I wydech, zostajesz w pozycji. Wdech, wciągnij brzuch, trzy. I wydech, ugnij prawe kolano, odstaw lewą stopę w tył, Parvrita Trikonasana, skręcony trójkąt, klocek największą wysokością na lewą stronę. Uwaga, prostujemy kolana, wyrównujemy biodra. Lewa dłoń pod lewy bark, wycofaj prawy pośladek. I wdech, wciągnij brzuch raz, prawe ramię w górę, skręt w prawą stronę. Wydech, wycofuj prawy pośladek, wydłużaj się prawym bokiem ciała. Wdech, dwa, obciążaj równomiernie prawą, lewą stopę. Oddalaj barki od uszu w pozycji. Wdech, wciągnij brzuch, trzy. Wydech, prawa dłoń na prawe biodro, ugnij prawe kolano, lewa dłoń na klocek pod lewym barkiem. I z wdechem raz wciągnij brzuch, lewa noga w górę, tułów skręcony w prawo. Wydech, Parvrita Ardha Chandrasana, ciężar ciała na prawej nodze.
Wdech, wciągaj brzuch 2. Pełna koncentracja. Oddalaj barki od uszu w pozycji. I wdech, wciągnij brzuch 3. Z wydechem ugnij prawe kolano. Odstaw lewą stopę piętą na matę. Wojownik pierwszy. Prawe kolano nad kostką, równe biodra. Klocek w łapkach. I wdech raz, wciągnij brzuch, ramiona w górę. Napnij lewy pośladek. Wydech, wojownik pierwszy. Trzymamy pozycję. Wdech, wciągaj brzuch 2. Obciążaj równomiernie prawą, lewą stopę. Podwijaj kość ogonową, napinaj lewy pośladek. I wdech, wciągnij brzuch 3. Napinaj lewy pośladek w pozycji. Z wydechem klocek na matę, łapki na matę. Pies z głową w dół. Wdech, deska. Wydech, chaturanga. Wdech, kobra lub pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Klocek na lewą stronę. Druga strona. Wdech, otwórz lewe biodro. I wydech, przestaw lewą stopę do wojownika drugiego do przodu. Doklej prawą piętę do maty. Pięty nie przecinają się. Lewe kolano nad kostką. Klocek może być po zewnętrznej stronie lewej stopy. I wdech, wojownik drugi raz. Wciągaj brzuch. Wyjdź w górę. Wydech, lewe kolano nad kostką. Nie kołysze się na boki. I wdech, wciągaj brzuch 2. Oddalaj barki od uszu. Obciążaj równomiernie lewą, prawą nogę. Wdech, wciągnij brzuch 3. Przed nami trikonasana. Wydech, wyprost lewej nogi, zrotuj uda na zewnątrz. Lewa dłoń na klocek lub na zewnętrzną stronę lewej stopy. I wdech, wciągnij brzuch raz. Prawe ramię w górze. Wydłużaj się prawym bokiem ciała w trikonasanie. Wdech, wciągnij brzuch 2. Obciążaj równomiernie lewą, prawą nogę. Oddalaj barki od uszu w pozycji. Wdech, wciągnij brzuch 3. I wydech, Ardha Chandrasana, prawa dłoń na prawe biodro, ugnij lewe kolano, lewy klocek pod lewy bark największą wysokością do przodu. I wdech, wciągnij brzuch raz, Ardha Chandrasana, prawa noga w górze. I wydech, ciężar ciała na lewej nodze. I wdech 2, oddalaj barki od uszu, koncentruj wzrok w wygodnym punkcie. Utrzymuj obciążenie na lewej nodze, mocno zakorzeniona w macie. Wdech, wciągnij brzuch 3. I wydech, ugnij lewe kolano, odstaw prawą stopę w tył, doklej ją piętą do maty. Uwaga, prostujemy sobie kolana, wyrównujemy biodra, klocek idzie na prawą stronę. Wycofaj lewy pośladek, Parvrita Trikonasana. Prawa dłoń idzie pod prawy bark. I wdech, wciągnij brzuch raz, lewe ramię w górę, rotacja w lewo. Wydłuż się lewym bokiem ciała, wycofuj lewy pośladek. Wdech, wciągaj brzuch 2, oddalaj barki od uszu. Obciążaj równomiernie lewą, prawą nogę. Wdech, wciągnij brzuch 3, równe biodra. I wydech, lewa dłoń na lewe biodro, ugnij lewe kolano, klocek największą wysokością pod prawy bark. I wdech raz, prawa noga w górze, tułów zwrócony w lewo. Wydech, Parvrita Ardha Chandrasana, ciężar ciała na lewej nodze. I wdech, wciągaj brzuch 2, pełna koncentracja w pozycji. Oddalaj barki od uszu, zakorzeniaj się lewą stopą w matę. Wdech, wciągnij brzuch 3. I wydech, ugnij lewe kolano, odstaw prawą stopę piętą na matę, lewe kolano nad kostką, równe biodra, wojownik pierwszy. I wdech raz, wciągnij brzuch, napnij prawy pośladek, oddalaj barki od uszu, podwijaj kość ogonową. Wdech 2, obciążaj równomiernie lewą, prawą nogę. Napinaj prawy pośladek w pozycji. Wdech 3, wciągnij pępek. Wydech, klocek na matę, dłonie na matę, pies z głową w dół. Wdech, deska. Wydech, dowolna chaturanga. Wdech, kobra, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Sekwencja druga z Vasisthasaną, z równowagą oraz z jaszczurką. Wdech, otwórz prawe biodro.
Z wydechem przestaw prawą stopę za prawą długą krawędź maty do jaszczurki. I wdech raz, napinaj lewy pośladek pod wielkość ogonową. Wydech, ciężar ciała równomiernie, prawa, lewa noga. Wdech dwa, podwijaj kość ogonową, napinaj lewy pośladek. Otwierasz prawe biodro, rozciągasz lewą pachwinę. Wdech, wciągnij brzuch trzy, napnij lewy pośladek. Z wydechem doklej mocniej lewą dłoń do maty, dociążamy ją. I wdech, wciągnij brzuch raz, prawe ramię w górę, skręt w jaszczurce. Wydech, mocniej odepchnij się od lewej dłoni, napnij lewy pośladek. I wdech, dwa, pępek zassany, aktywna mula banda. Napinasz lewy pośladek w pozycji. Wdech, wciągnij brzuch trzy. Z wydechem lewe kolano, lewe pod udzie na matę. Uwaga, przenosimy prawą nogę prostą w linii z ciałem, ale jest w górze wazistasana wariacja. I wdech raz, wciągaj brzuch, napinaj prawy pośladek, prawa noga przedłużeniem ciała. Wydech, mocno odpychaj się od lewej dłoni. Wdech, dwa. Pełna koncentracja w pozycji. Aktywne lewe ramię, aktywne barki. Wdech, wciągnij brzuch, trzy. Z wydechem prawa stopa wraca do jaszczurki, dłonie pod barki, lewe kolano w górze. I wdech, deska. Wydech, czaturanga. Wdech, kobra, pies z głową w górę. Wydech, pies z głową w dół. Druga strona. Wdech, otwórz lewe biodro. Wydech, przestawiamy lewą stopę za lewą długą, krawędź maty do jaszczurki. Wdech, wciągaj brzuch raz, napinaj prawy pośladek. Podwijaj kość ogonową w pozycji. Wdech, wciągaj brzuch dwa, napinaj prawy pośladek. Wydech, otwieramy lewe biodro, rozciągamy prawą pachwinę. Wdech, wciągnij brzuch trzy, napinaj prawy pośladek. Z wydechem mocniej dociśnij prawą dłoń do maty. I wdech raz, lewe ramię w górę, wciągnij brzuch, odepchnij się prawą dłonią od maty. Z wydechem napnij prawy pośladek, skręt w jaszczurce. Wdech dwa, wciągaj pępek, obciążaj równomiernie lewą, prawą nogę. Oddalaj barki od uszu, napinaj prawy pośladek. Wdech, wciągnij brzuch trzy, napnij prawy pośladek. Z wydechem prawe kolano pod udzie na macie. Przenosimy sobie lewą nogę prosto w linii z ciałem, ale nie odstawiamy jej na watę. Wariacja wazistasany. I wdech raz, wciągaj brzuch, napinaj lewy pośladek prostej nogi w górze. Mocno odpychaj się prawą dłonią od maty, oddalaj barki od uszu. Wdech, wciągaj brzuch dwa, aktywne prawe ramię, aktywne barki. Pełna koncentracja w pozycji. Wdech, wciągnij brzuch trzy, napnij lewy pośladek. I wydech, lewa stopa wraca do jaszczurki, dłonie pod barki, prawe kolano w górze. Wdech, deska. Wydech, czaturanga. Wdech, kobra, pies z głową w górę. Wydech, pies z głową w dół, setu bandasana z klockiem. Wdech, przejście lub skok do środka maty. I wydech, siadamy sobie na macie. Jeśli nie masz klocka, wykonaj setu bandasany na samej macie. Jeśli masz klocek drewniany, korkowy będzie najlepszy, gdyż będzie stabilny. Jeśli jest pionkowy, cały czas trzymaj go w łapkach. Postaw klocek największą wysokością w ten sposób, kierując go najkrótszą krawędzią w górę. Połóż się na macie, oddal barki od uszu, rozstaw stopy wygodnie. Kieruj podbródek do mostka, wydłużając tył szyi. I teraz z wdechem unieś miednicę w górę i podsuń klocek pod kość krzyżową. Jeśli nie masz klocka, utrzymaj miednicę w górze, nie podsuwaj żadnego sprzętu pod miednicę. Jeśli masz klocek, chwyć go w łapkach, zwęż rozstaw tyłu w ramion, oddal barki od uszu i przenieś ciężar ciała mocno na tyły ramion, na klocek i na nogi. Ustabilizuj klocek, żeby się nie ruszał. Korkowy oraz drewniany będzie nieruchomy, natomiast piankowy jest bardziej delikatny, więc cały czas trzymaj go w łapkach. Wyobraź sobie ramę z tyłu w ramion i z nóg. Ciężar ciała, tyły ramion, nogi. Klocek nam tylko pomaga utrzymać miednicę na dłużej w górze.
Oddalaj barki od uszu, dociskaj tricepsy do maty, zapieraj się aktywnymi tricepsami o matę. 5 oddechów, kolana równolegle, nie zbiegają się do wewnątrz, nie rozchodzą na boki. Wdech raz, obciążasz równomiernie wewnętrzne i zewnętrzne krawędzie stóp. Z każdym wydechem czujesz mocną ramę z tyłu w ramion i z nóg. Wdech 2, rozciągasz przyjemnie klatkę i podbrzusze. Z wydechem ciężar ciała na tyły ramion i na nogi. Wdech 3, rozciągaj przód ciała. Wydech, obciążasz równomiernie prawą, lewą stopę, lewą, prawą stopę. Wdech 4. Długi wydech. Wdech 5. I długi wydech. Odepchnij się mocniej stopami od maty. Podwiń kość ogonową. Jeśli masz klocek, to z wdechem unieś miednicę, oderwij ją od klocka. I na wydechu odsuń klocek. Podwiń kość ogonową. Kręg po kręgu schodź kręgosłupem w dół do maty. Na wdechu przyciągnij kolana szeroko do pach. Z wydechem pokołysz się na boki, rozmasowując dolne plecy. Zostań tu na kilka dłuższych oddechów. Rozluźniaj barki, rozluźniaj lędźwia. Jak poczujesz, że masz ochotę już przejść do siawasany, połóż się w siawasanie, dowolnie splatając lub prostując nogi. Połóż ramiona wzdłuż ciała. Umość się w pozycji wygodnie, bez napięcia w barkach i w lędźwiach. Zostań tu tyle czasu, ile potrzebujesz, wydłużając każdy wdech i wydech. Rozluźniaj całe ciało przyjemnie. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam na kolejne sesje jogi winiasy z moim blogiem. Namaste.